Cześć, witaj, z tej strony Zakopiec, witam Cię na moim kanale na YouTubie. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, do zaznaczenia dzwonka, żeby być na bieżąco z wszystkim, co będę publikował i co jest opublikowane. A także na mój fanpage Zakopiec FX. A dzisiaj chciałem poruszyć temat, o który mnie prosił jeden z naszych kolegów, jak przekopiować sobie sygnał z na przykład stąd. Mamy sygnały naszego drogiego kolegi, przyjaciela, który nam pomaga tutaj w tradingu, robi fajne rzeczy i chcemy przekopiować jeden z jego sygnałów. Tak? Ma cztery swoje sygnały tutaj, pisze fajne roboty, no i ma fajne wyniki, więc każdy tutaj chce po prostu uczestniczyć w tym. Ale jest jeden dylemat, ponieważ te konta są w tym momencie demonstracyjne. Normalnie nie można ich przekopiować na konto live, bo większość chce od razu zarabiać kasę, nawet nie testować, więc jest taka możliwość. Ja odkryłem sposób, opracowałem sobie takie obejście, jak to zrobić. Żeby przekopiować, musimy mieć, ponieważ sygnał jest z konta demo, więc musimy mieć konto demo. Tutaj mam instalkę demo, tak, i mam instalkę demo i jest około 4000 dolarów, tak, 3700, i drugie konto 3800, bardzo podobne, to jest bardzo ważne. Dobrze również, kiedy one mają tej samej wielkości ordery, to jest bardzo ważne. Natomiast w tym wypadku tutaj tak nie jest. Jak widzisz, najmniejszy jest 0,1, a tam było 0,10, więc to jest niedobre rozwiązanie, ale pokażę tylko po prostu, jak to odpalić. Ważne, żeby te konta były identyczne, najlepiej identyczne też z kontem, z którego kopiujemy. Jeżeli na przykład tutaj będę kopiował ten sygnał, tak, Jarek otwiera 0,7, tutaj, tu miał tradingi 0,28, no to dobrze mieć te mikroloty, tak, mikroloty, żeby to właśnie, żeby to kopiować, ale na tą potrzebę filmu mamy dwa konta, konto demo i konto realne. Teraz co musimy zrobić? Musimy pójść do strony, link jest pod filmem, koło filmu w komentarzu, gdzieś tam poszukaj sobie, pobrać tak zwany Personal Trade Copier for MT4. Możemy to pobrać tu, ewentualnie tutaj z aplikacji, tools, i tu mamy, jest to bezpłatnie, natomiast żeby pobrać, musisz się zalogować, założyć sobie bezpłatne konto. Kopiujemy, ja już to robię. To zrobię otwórz. Robię instalka. I tutaj Ci powiem od razu, jeżeli masz antywirusa, jakiś firewalla, to tutaj może on krzyczeć, że coś jest nie tak i analizuje ten program. Czasami, tu jest około 15 sekund, ale czasami jest tak, że i właśnie jest to. Ochrona została włączona, tak? Ta instalka nam zniknęła i plik został jakby wysłany do sprawdzenia, czy jest OK. I to zajmie około 11 minut, natomiast plik jest bezpieczny. Oczywiście jego działanie jest trochę dziwne i dlatego Avast to tak rozpoznaje, ale jest OK. Więc na tą chwilę wyłączę sobie Avastika. Tak. Zrobię instalkę ponownie. Jest. I tu program znalazł nam wszystkie instalki, które mam na komputerze, związane z MT4. I jeżeli nie ma tego miejsca, tych dwóch miejsc, musimy mieć tą instalkę demo i tą instalkę drugą, tak? To możemy ją znaleźć przez find. Tutaj i szukamy. I te dwie. Ta odbiera sygnał, ta będzie odbierała z kopiarki, tak? Czyli te dwie przynajmniej musimy mieć zaznaczone. Robię install, jest zainstalowane, OK. To możemy zamknąć stronę, zamykamy. No i mamy odpalone. W Expert Advisorze tutaj musimy mieć te dwie instalki. Skrypt, który odbiera i który kopiuje z tego, tak? I tak samo w drugim identycznie mamy zrobione. I teraz, żeby przekopiować, to na instalce, gdzie mamy tak, demo, wybieramy jakikolwiek walor, tak naprawdę. Możemy wybrać to, jakikolwiek. Plik, który będzie odbierał sygnał, wrzucamy tutaj. Sprawdzamy, czy wszystkie tutaj są zaznaczone. Musi być long, short, tak. OK. Jest wrzucony. Jest OK. Na drugim też wrzucamy jakikolwiek walor. I wrzucamy odbiorcę. Podobnie sprawdzamy. Tak. Long, short. OK. Jest OK. Teraz przechodzimy na tą instalkę, gdzie jest demo, czyli ten odbiorca. I tutaj możemy tak, sygnału poszukać sobie w tych. Tutaj włączymy sygnał, tak. I szukać. Jeszcze bardzo ważna rzecz to, żeby z menu narzędzia, opcje, community, musimy być zalogowani, tak? Musimy być zalogowani, żeby nam no, jeżeli jesteśmy zalogowani, to nam się pokazuje balans, to znaczy, że jesteśmy zalogowani do systemu, do strony MQL5, skąd będziemy brać sygnał. Tu możemy teraz sobie poszukać tego sygnału, ale jest sposób bardziej prosty, czyli wchodzimy na tam, gdzie nas to interesuje, tak, i wybieramy sygnał. No mnie interesuje w tym wypadku sygnał, dajmy na to, tak, ten, tutaj, wybieramy copy for free, potwierdzamy. Nam pokazuje się okienko, którą aplikację uruchomić. Polecam nie zaznaczać tutaj domyślnego wyboru, bo później jest problem, jakby się chciał zmienić. Tu szukamy aplikacji, czyli szukamy katalogu, gdzie mamy tak, sender i tu wybieramy tak, OK. Otwiera nam się automatycznie okienko z sygnałami tutaj. Nazwa sygnału. Tu musimy też przeczytać, zaznaczyć. Ja tu zaznaczam wszystko. Potwierdzam. Tu jakieś czasami błędy skryptu wyskakują, ale tym się nie przejmuję. OK. Congratulations. Zostaliśmy subskrybentami tego sygnału, tak? No i tutaj teraz sprawdzamy. Przechodzimy na trade i widzimy, pozycje są otwarte. Jedna ważna rzecz. Tu mamy ze stratą. Jarek ma na plusie, tak? Ponieważ sygnał został skopiowany w tej chwili, a był otwarty kiedy indziej, więc to też jest dobrze, kiedy zaczynamy kopiować, kiedy jeszcze tutaj nic nie ma, tak? Albo jest w miarę no, bardzo podobne do naszej pozycji orderów. Także to trzeba teraz wziąć pod uwagę. Dobra, tu skopiowało, tak? Teraz zobaczmy na drugim koncie, co jest. Na drugim koncie mamy problem, tak? Ten problem mówi, że konto jest właśnie inne. O tym dlatego mówiłem, że to mamy pozycję... O, sorry, na chwilę. No i tutaj się pojawia jeden z problemów właśnie na temat, no nie jest takie samo konto, to jest jedyna wyjaśniona rzecz i tutaj musimy po prostu wybrać, żeby platforma sobie sama jakby dopasowała to co dostaje, tak? I tutaj musimy włączyć tą opcję, tak? Wybieramy prawy przycisk Advisor, ustawienia tu i szukamy opcji ta opcja false, zmieniamy na true. OK. Tutaj zamknę te zlecenia, ten demo. Tak. No, jeżeli chcę, żeby ponownie zostały otwarte, akurat w celach testów to zrobię, żeby po prostu tylko pokazać, że to działa teraz. To tutaj ustawię, żeby zostały otwarte zlecenia. No i system ponowił, tak, ordery. Jest z komentarza, czyli z tego sygnału, tak dostajemy. Oczywiście tu będzie różnica teraz. 87 u Jarka, a u nas jest no, dużo mniej, no bo otwarty jest później. Także dobrze jest otwierać zawsze właśnie, jak mówiłem wcześniej, wtedy, kiedy tam nic nie ma. No i sprawdzamy naszą live platformę. Widzimy, że sygnał został odebrany, ale popatrz na to, tak? Tutaj 0,10, tu mamy 0,1, 0,2. Dlatego ta jest różnica właśnie i tutaj trzeba dobierać takie same konta. Najlepiej takie same konta, żeby ten... Oczywiście można to ustawić, żeby to fajnie chodziło na różnych kontach, ale to będę mówił o tym w innych filmach. Dzisiaj chodziło o to, żeby odpalić kopiowanie z konta demo na konto demo i przekazać sygnał na konto live. Jeżeli pomogłem, to dzięki za lajka pod filmem. Oczywiście go wrzucę. No i jeszcze raz zapraszam do subskrypcji. Trzymaj się, pozdrawiam.